south by point. There is a dance and one south by point. You got a dance with one south by point. Siemano, tutaj Rawson z kanału Rawson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Grand Theft Auto Vice City. Tak jak w poprzednim odcinku obiecałem, będziemy się zajmować misjami w klubie Malibu. Kliknij tab, aby kupić klub Malibu za 120 tysięcy dolców. Tak, kupujemy od razu Malibu kupione za 120 tysięcy dolców. No i zajebiście. Teraz możemy wejść. Wcześniej też mogliśmy wejść do klubu Malibu, ale niestety nie mieliśmy tutaj misji w tym miejscu. Okej. No to w takim razie zaraz wracam, jak zapiszę grę. Dobra, jestem z powrotem. Wchodzimy w te kółko. Bez wyjścia. O, Ken Rosenberg. No proszę. Tommy! Hey, Tommy, look at this. This is great. I've got us this minibar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. No, I need a safe man. Oh, all right. Well, let me think. Safe, 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 safe. I got it. This guy will blow you away. Ah, nah, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Wyciągnij Kama Jonesa z aresztu. Doskonale pamiętam tą misję. Pierwsza misja, przy której się wkurwiałem w dzieciństwie, jak byłem takim, wiecie, małym gówniarzem. Okej. Wyciągamy Jonesa z celi. Wtedy będzie nas gonić policja. Dobra. Cztery gwiazdki. Wypierdalać. Tutaj nikogo nie ma, nikogo nie ma, to dobrze. Trzeba tutaj uważać, żeby tutaj nie weszli. Trzeba wziąć najpierw kartę od tych skurwysynów. Trzeba szybko to robić. Ciebie nie ma. Wypierdalaj. Mamy już kartę. Teraz możemy szybko wejść do celi. Wypierdalaj. Tutaj nie było chyba kamizelki, z tego co mi wiadomo. Wypierdalaj. Teraz szybko. O właśnie. Możemy wsadzić katę tutaj. Uciekamy stąd jak najszybciej. Dobra. Uciekamy stąd jak najszybciej. Gdzie ty jesteś, chłopie? Fuck's sake. Pełno policjantów i... Gdzież on jest, kurwa? Ten śmieszek. Wyszedł z celi, czy... nie wiem. Tutaj jesteś, gnojo. O, dobra. Wychodzimy stąd jak najszybciej. Chłopie, czemu kurwa nie idziesz? Na co ty, chłopie, czekasz? Powiedz mi. No, wreszcie wyszłeś, gówniarzu. A, przebiłem oponę. Przypadkowo. Ops, to nie tutaj. Trzeba znaleźć jak najszybciej pojazd. Dobra, uciekamy. Szukamy pana Spray, tak? To w
takim razie zaraz wracam, jak znajdę ten pen and spray. Okej, znalazłem pen and spray, tylko niestety zostawiłem tego gościa, który jest... gdzieś tam dalej. Na szczęście policja nie będzie mnie już więcej gonić. Tak czy nie? Tak. Dobra. Mamy tego gościa. Zawieźć kama do jego domu. No to co? No to go zawozimy, nie? Okej, jestem z powrotem. Jesteśmy już blisko jego domu. Okej, misja wykonana. Zajebiście. $1000 za uwolnienie tego gościa. Mało. Okej, no to w takim razie zaraz wracam, jak będę przy klubie Malibu. Okej, jesteśmy z powrotem. Zobaczmy, co nam zleci Ken. Strzelec. We need a stick-up man, you know one? Hey, Tommy, this stuff keeps you sharp, man. Woo! I could be your stick-up man. Stick him up! You ain't a stick-up man, you're an idiot. Now get yourself a drink and shut up. Hey, get out of my way! Yeah. Ow. Relax. Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy, or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. Jedź do sklepu z bronią w Downtown i pogadaj z Phillem Cassini, z jakimś tam gościem. Z Phillem, po prostu. Okej, no to widzimy się za chwilę, jak dotrę na to miejsce. Okej, jestem z powrotem. Wchodzimy do Ammunition. Strzelnica. Phil Cassidy? Why? I'm looking for a man who can handle a gun. From this setup, I'm not too convinced. Son, I can shoot a fly off your head at 80 feet. Oh, really? Yeah, I learned it in the army. Fly shooting real popular in the army? Glad I don't pay tax. You trying to be funny, kid? Let's shoot! No to w takim razie będziemy strzelać. Zastrzel tyle celów, ile zdołasz przed upływem czasu. Kiedy upłynie czas albo skończy ci się amunicja, runda dobiegnie końca. Najbliższy cel jest wad i jeden punkt. Środkowy cel jest wad 2 punkty. Najbardziej oddalony cel jest wart 3 punkty. Aby opuścić rundę, wciśnij prawy kontrol, klawisz spacji lub joy 3. Jeśli opuścisz strzelnicę, nie zaliczysz misji. Live ammunition! Aim! 3, 2, 1, fire! No to lecimy. Z manekinami. Ops. Trzeba uważać na amunicję. Dobra. Kolejny manekin. Mam nadzieję, że tutaj mi pójdzie lepiej niż w CS-ie. Kurwa. Trafnij się w głowę. No właśnie. Dobra.
kurwa. Dobra. Obszar czysty. Punkty rundy pierwszej 27. Rekord do pobicia 27. 60. Okej. Wszystko, wszystko. Teraz trzeba pójść tutaj. No właśnie. Zastrzel tyle celów, ile zdołasz przed upływem czasu. Kiedy upłynie czas, albo skończy ci się amunicja, runda dobiegnie końca. W tej rundzie każdy cel jest wart 1 punkt. Aim! 3, 2, 1, fire! Dobra. Bang, 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 bang. Okej. Fuck. Dobra. Jeszcze 10 punktów i misja będzie wykonana. No to GG. Dobra. Punkty rundy drugiej 43. Bardzo dużo punktów. No dobrze. Zestrzel tyle celów, ile zdołam zestrzelić. W tej rundzie każdy cel jest wart 1 punkt. Tak jak w poprzedniej rundzie. Czy uda mi się tutaj zestrzelić 100 punktów? Nie wiem. No, tutaj jest troszeczkę trudniej. Dobra. Dobra, okej. 12 naboi jeszcze. No i chyba nie zdołam tutaj podbić 100 punktów. Szkoda. Dobra. 88. Punkty rundy trzeciej 18. Najgorzej w tej rundzie. Wszystkie punkty za strzały. 88. Idź pogadać z Pchilem. So, do you want to do me a favor and help me put together a job? Son! After shooting like that, if you asked me to be her wife, I'd say yes. Okej, misja wykonana, 2000 dolców, zajebiście. No to co, no to w takim razie zakończę tutaj odcinek. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał. Do następnego odcinka, na razie i cześć. Aha, mamy telefon. Get to the payphone in Little Havana. A, dodatkowa misja w Małej Hawanie. Okej, na razie i cześć. Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.